Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To nie będzie żadne referendum. To będzie próba ominięcia wszelkich przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej. Nie traktujecie obywateli poważnie od 8 lat. Sporządziliście akt oskarżenia przeciwko własnym nieudolnym rządom. To przecież wy sprowadziliście w ostatnim czasie rekordową liczbę pracowników spoza Unii Europejskiej, powodując olbrzymi kryzys w Polsce. To wy odpowiadacie za dziurawy płot, który jest wyśmiewany przez wszystkich na świecie jako przykład absolutnej nieudolności tego rządu. Ale przede wszystkim to wy odpowiadacie za wyprzedaż, za bezcen polskich sreber narodowych. To wy wyprzedaliście, oddaliście w ręce ludzi powiązanych z Putinem część sektora naftowego. To wy dla własnych korzyści politycznych próbujecie oszukać wyborców. 15 października jedyne pytanie referendalne, prawdziwe, brzmi: czy chcecie odsunąć najbardziej szkodliwe rządy po 89 roku od władzy? Czy chcesz odsunąć tych, którzy grabią polskie lasy? Czy chcesz odsunąć tych, którzy odpowiadają za katastrofalny stan polskiego rolnictwa? Czy chcesz odsunąć tych, którzy od ponad 2 lat blokują pieniądze z Unii Europejskiej? Czy chcesz odsunąć tych, których premier ukrywa przed Polakami faktyczny majątek swojej rodziny? Czy chcesz odsunąć od władzy tych, którzy z mediów publicznych stworzyli najgorszy rynsztok i ściek oskarżający wszystkich, którzy mają inne zdanie niż ta władza? Czy chcesz odsunąć od władzy tych, którzy każdego dnia defraudują miliony, setki milionów złotych polskich podatników? Szanowni Państwo, to jedno wielkie oszustwo tego, który od 8 lat niszczy Polskę. Nie pytał was o zdanie, kiedy krok po kroku likwidował mechanizmy demokratyczne. Nie pytał was o zdanie, kiedy policja rozganiała protesty kobiet. Nie pytał was o zdanie, kiedy zagarniał media publiczne. Nie pytał was o zdanie, kiedy chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, tworząc międzynarodówkę z sojusznikami Putina. Nie pytali was o zdanie, kiedy zapraszali do Polski najgorszych antyunijnych polityków i przyjmowali ich z honorami godnymi głowy państwa. Nie pytali was o zdanie, kiedy uzależniali polską energetykę od węgla ze wschodu. Nie pytali was o zdanie, kiedy fundowali najwyższą od wielu, wielu lat inflację i drożyznę. Nie pytali was o zdanie wówczas, kiedy ważyły się losy przyszłych pokoleń. Kiedy proponowali rozwiązania, które godziły w polskich przedsiębiorców i polskie rodziny. To jest ekipa największych hipokrytów w historii. To jest ekipa ludzi, którzy, bojąc się utraty władzy, po 8 latach udają demokratów. Jest jedna prosta odpowiedź. Piąte pytanie brzmi... Pośle, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę.